Cześć, jestem Lena i dzisiaj przechodzimy do ostatniej rany z pięciu wielkich ran, do rany niesprawiedliwości, przy której zakłada się maskę surowego. Dzisiaj będzie taki podsumowujący odcinek wszystkich pięciu ran. Ostatnia rana to jest rana niesprawiedliwości. Człowiek, który doznał tej niesprawiedliwości we wczesnym dzieciństwie, albo jak niektórzy uważają, już przyszedł na ten świat z zadaniem przepracowania takiej rany, zakłada na siebie maskę surowego. Ta niesprawiedliwość mogła objawiać się w różnych sferach, na przykład dostałam czegoś za mało, to jest niesprawiedliwe, dostałam czegoś za dużo. Dysbalans w jakąkolwiek ze stron powoduje, że jesteśmy surowi. Jak i dlaczego to jest tak powiązane? Zaraz będziemy z Wami to rozgryzać. Rana kształtuje się pomiędzy 4. a 6. rokiem życia, wtedy, kiedy wyodrębnia się już taka samość, samodzielność, przejawianie siebie w świat. I jeżeli tutaj coś pójdzie, jakiś zgrzyt i nie ma tej możliwości wyrażenia siebie, to może być oznaką wielu rzeczy, między innymi takiej, że właśnie ta rana sprawiedliwości między innymi dotyczyła prawdopodobnie też Twoich rodziców. A Ty masz okazję być pierwszą osobą w swoim rodzie, która przerwie to podaj cegłę i z dzisiejszymi środkami niezliczonej informacji, książek, terapii. Będziesz tą pierwszą osobą, która przerwie ten schemat i postawi kropkę na ranie niesprawiedliwości i przestanie zakładać w Waszym rodzie maskę surowości. Uruchomił tą ranę rodzic z tej samej płci. To jest związane z tym, że nie mogłeś jakoś siebie dostatecznie wyrażać i założyłeś na siebie tą maskę surowego. Przy tej ranie niesprawiedliwości następuje odcięcie się od własnych uczuć i takie wycofanie. Te osoby wyglądają na surowe i takie są zimne, surowe. Pod spodem oczywiście, że są wrażliwe, tylko tam, żeby się dostać, to wymaga odpowiedniej pracy. Dlaczego nie można się dostać? Bo oni sami wycofali się od swoich uczuć, jakby odcięli się od tych uczuć, więc sami nie mają dostępu do swojej tej miękkości. Jeżeli spojrzymy na ciało takich osób, dosyć szczupłe, ale z taką pewną sztywnością. To są aktywne, dynamiczne, ale jest jakby takie zastygnięcie. Tam jest bardzo często napięcie dużo w plecach, w nogach. Jest jakby taka sztywność, surowość. Takie dzieciaki byli często chwaleni za to, co robią, zrobili, a nie za to, kim po prostu są. I dlatego oni tak siebie trochę traktują, oceniają siebie surowo, według jakichś osiągnięć. Bardzo często takie osoby zasiadają na krześle, na przykład z takimi splecionymi rękami tutaj w obrębie splotu słonecznego, albo kobiety mają tutaj jakieś pasy z jakimiś takimi blaszkami, jakby taka troszeczkę nieświadoma ochrona tego splotu słonecznego. Ciekawe, że gdzieś było zauważone, że takie osoby lubią coś twardego gryźć, typu suchary albo kostki lodu niektórzy gryzą. Wolą bardziej słone niż słodkie, ale to takie, wiecie, to nie wszystko musi pasować. To jest jakiś taki ogólny zbiór na dużej ilości przebadanych osób. Natomiast zawsze są wyjątki, zawsze patrzcie, filtrujcie. Plus pamiętamy, że to, co dzisiaj psychologia nam podaje za 100 lat najwięcej, będzie nieaktualne. Także bierzemy to, co najcenniejsze ziarenka, może sprawdzamy, czy możemy je zastosować, natomiast traktujemy też tak na spokojnie. To jest taka maska, która pozwala nam zachowywać się typu, a nic się nie stało, nawet w ciężkich sytuacjach dam radę, to nic takiego, to nie problem, oni tak wszystko biorą na siebie. Ciężko poprosić o pomoc oczywiście. To są często nadmierni optymiści, to z takiego troszeczkę gdzieś tam są te różowe okulary, że jest taki strach jednak przyznać się do tego, jak jest w rzeczywistości. I to są osoby, które tak nadmiernie wszystko widzą, że wszystko dobrze, mamy radę, to. Jakby nie widzą problemu takim, jakim on jest w rzeczywistości i próbują spychać. I pomoc poprosi tylko w naprawdę już takiej ostateczności. To są osoby, które często się przechwalają, że oni do lekarza w ogóle nie chodzą, oni nie mają żadnych tabletek, tylko też tutaj się zwrócą o pomoc już w jakichś skrajnych wypadkach. Wtedy zazwyczaj się okaże, że nie mają żadnych dokumentów, tam jakiś polis czy czegoś takiego, bo to proszenie o pomoc jest takie trudne i najlepiej tak samemu wszystko. U nich ta rana niesprawiedliwości objawia się w tym, że sprawiedliwość staje się bardzo ważna i oni sami siebie przede wszystkim testują, czy oni na coś zasłużyli, czy to jest sprawiedliwe, czy ja na pewno mogę to dostać, czy na pewno ktoś mi tyle czasu mógł poświęcić. Dla nich to jest kłopot, tam na przykład zostawienie dzieci swoich u babci co chwilę, czy ja na pewno mogę, tak, czy ja na pewno tam dostałam te pieniądze, czy zasłużyłem na nim. Są surowi dla innych, tak jeszcze czytujemy, ale przede wszystkim zawsze pamiętajmy, że ta osoba jest taka dla samego siebie.
To są takie osoby, które jeżeli jesteście gdzieś w knajpie i przyszedł wspólny rachunek, to osoba z raną kontrolującego weźmie dowodzenie i powie: tak, jest nas 10, szybko policzy i powie: wszyscy składają się po 50 zł. I jeżeli macie w towarzystwie osobę z raną niesprawiedliwości, a ona czegoś takiego nie zniesie, bo jak to? Przecież to jest niesprawiedliwe. Ktoś zamówił wodę z cytryną, a ktoś zjadł dwie pizze i jeszcze zupę. I to będzie ta osoba, która powie: nie, 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 ona nie zdzierży tej niesprawiedliwości, będziecie liczyć jeszcze raz ten rachunek wszyscy po kolei, ale sprawiedliwości musi się stać zadość. Dla niej to jest bardzo ważne. Bo najbardziej go boli ta niesprawiedliwa ocena, niesprawiedliwe wyliczenie czegoś, policzenie i u innych, i u siebie. Oczywiście, jak przy każdej ranie będzie przyciągał do siebie te zdarzenie, gdzie ta niesprawiedliwość będzie się przejawiać, żeby tą traumę, ranę przerabiać, tak? On będzie wszędzie i to widział, i nawet tam, gdzie tego nie ma, ale będzie widział tą niesprawiedliwość i jakby ściągał na siebie te wszystkie wydarzenia, osoby, które będą umieszczać go w takiej sytuacji, gdzie ta niesprawiedliwość będzie mogła się wciąż wytwarzać, wyrabiać, żeby ją ze wszystkich stron można było pooglądać i w końcu przerobić i puścić leciutko. To są osoby, które bardzo świetnie sobie radzą na różnych głodówkach, dietach, jakichś maratonach, tam gdzie trzeba taką samodyscyplinę włączyć i kontrolę, tak? I takie osobie z taką raną niesprawiedliwości, czyli z maską osoby surowej, bardzo ciężko będzie zrozumieć masochistę, na przykład dlaczego ty nie możesz wytrzymać na tej diecie, tak? Bo on włącza sobie tą surowość i on jest w stanie. To jest statystycznie, słuchajcie, najwięcej jest wegetarian na przykład też wśród osób surowych. Zobaczcie, jakie ciekawe to jest, tak? I tutaj pytanie, czy on tą sprawiedliwość realizuje w ten sposób, że to jest niesprawiedliwe zjadać zwierzęta, czy po prostu rzeczywiście mu to mięso nie smakuje? To jest pytanie, możecie sobie zadać, jeżeli cechy tej rany u siebie rozpoznajecie. Oni nie odróżniają takiej surowości tej swojej, nie zauważają, od dyscypliny. Osoba z innego rodzaju raną, na przykład nawet jeżeli jest dyscyplinowana, postanowiła codziennie biegać, ale dzisiaj jest mega wichura, boli cię brzuch, on sobie może odpuścić, co nie znaczy, że nie jest dyscyplinowana. Natomiast osoba surowa, oczywiście, że pobiegnie, oczywiście, że ona nie ma nad sobą litości. Ona będzie biegła w ten chłód i mróz i z bolącą nogą czy brzuchem, bo tak sobie postanowiło, bo jest surowa. No i oczywiście takie osoby mają potrzebę tej sprawiedliwości, chcą uosabniać sprawiedliwość, tak niosą ją w świat. I jak praktycznie przy każdej ranie zapominałem, jak często są niesprawiedliwi w stosunku do samych siebie. Tak jak osoba z raną, no jakąkolwiek tam zdrady, tak? Nie zauważa, jak często ona zdradza samego siebie. Jak osoba z raną porzucenie, nie zauważa, jak często ona porzuca samego siebie. Bo my to, co mamy w sobie, niesiemy w świat. To jest takie, wiecie, no, zamknięte koło. To, co was w innych drażni, co was we mnie drażni. Napiszcie, co was we mnie drażni. To prawdopodobnie jest was. I co was we mnie zachwyca. Zawsze się uśmiecham, jak dostaję jakieś takie całe piękne tutaj. Jaka jestem wspaniała. Zdaję sobie całkowicie sprawę jako psycholog, że nie mogę tego tak do końca wziąć do siebie, tak? Tylko częściowo, bo wy możecie we mnie zobaczyć to, co jest w was. No tak to działa, słuchajcie. Więc całe komplementy, jak i całe obelgi u was, drodzy. U was, drodzy. I uczmy się tak też to widzieć. W innym nie możemy zobaczyć więcej niż to, co jest w nas. Dużo osób z tą konkretnie raną nie lubią dotyków. Jak ktoś tam w autobusie je dotknie, albo jej ktoś mnie dotknął, w ogóle sam dotyk, może jakieś masaże, dotyki, no nie będzie dla nich miło. Znacie takie osoby, że dotykaj mnie, ja tak, jest taki, jakby ten kontakt fizyczny nie jest przyjemny. Pociąga go wszystko, co jest związane duma, honor, sprawiedliwość, wiecie, takie idee, że będzie dążył, udowadniał, pod tym kątem religią mogą się fascynować, jakąś filozofiami takie osoby. Bo tam jest ta idea dobra i zła, i tej sprawiedliwości, będą tak poszukiwać. Każdy medal ma dwie strony. Teraz przedstawię wam supermoce, którą niesie za siebie maska surowego, czyli osoby, która dostała ranę niesprawiedliwości. Za surowym kryje się osoba kreatywna, posiadająca dużo energii, potrafiąca dużo i solidnie pracować. Jest sumienna, systematyczna przy wykonywaniu pracy wymagającej precyzji, jest pełna troski, potrafi dbać o szczegóły. Posiada zdolności wyjaśniania, jasnego wyrażania się, uczenia innych. Jest bardzo wrażliwa, posiada zdolność empatii. Wie, czego jej potrzeba w istotnych momentach. Potrafi znaleźć odpowiednią osobę do wykonania wyjątkowego zadania. Ma
umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli. Jest entuzjastyczna, żywa, dynamiczna. Nie potrzebuje obecności innych, aby czuć się dobrze, w zależności na przykład od zależnych. W sytuacjach kryzysowych wie, jak się zachować i co robić. Tak, to są właśnie typy, które absolutnie zimna krew, czach, 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 nie panikują. No i potrafi stawiać czoła trudnym sytuacjom. Teraz sposób na gojenie tej rany, tak? Po czym poznamy, że ta rana nam się zaczyna goić. Rana niesprawiedliwości goi się, gdy pozwalasz sobie na bycie trochę mniej perfekcyjnym. Troszeczkę mniej perfekcyjnym. Na przeżywanie złości bez poczucia winy i krytykanstwa, pokazywanie wrażliwości, płacz bez kontroli i obawy przed osądem innym, tak? Bo on jest surowy nawet w tym, że nie może wyrazić uczuć, poprosić o pomoc, rozpłakać się, pozłościć się, tak? Bo nie ma na tym kole emocji. Emocje ze znakiem plus to są dobre emocje, tam śmiech, radość, a to są złe emocje. Wszystkie są potrzebne. Pozwalanie sobie na nich jest bardzo dla nas zdrowe. Zapoznaliście się z 5 wielkimi ranami. Piszcie koniecznie, jeżeli ktoś u siebie coś rozpoznał albo u bliskich. U bliskich zazwyczaj jest łatwiej rozpoznać, dlatego że jak my nosimy maskę, my tego nie widzimy u siebie. Natomiast jeżeli tylko zapytacie swoich krewnych albo jak ktoś jest w długim związku, to Wam bardzo chętnie takie osoby podświetlą, jakie rany i maski nosicie Wy. Przypominam, że mamy ranę odrzucenia. Taka pierwotna, podstawowa jeszcze w łonie matki, kiedy Was po prostu nie chciano jako człowieka, nie chcieli, żebyście się urodzili prawdopodobnie. To jest taka najmocniejsza uważana rana, tak? Trzeba naszym zadaniem, zadaniem duszy, które tutaj przychodzi z taką raną do leczenia, jest nauczyć się akceptować ten fakt, że ktoś w ogóle może, no nie to, że życzyć Ci śmierci, ale nie cieszyć się z powodu tego, że jesteś, nie chcieć, nie życzyć, żebyś żył, a Ty mimo to masz sobie sam nadać te prawa i to wszystko, co chcesz od życia wziąć. Pomimo tego, że jakaś Kasia, czy Michał, czy Masia, czy tu mama, czy tata, czy siostra sobie tego nie życzyli. I prawdopodobnie nie udało się to poprzednim pokoleniem, bo Wy tą traumę sobie tak przekazujecie po kolei. Ty jesteś teraz w tym punkcie, jeżeli rozpoznałeś w siebie maskę uciekającego, jeżeli podejrzewasz, że nosisz ranę odrzucenia, to Twoim zadaniem jest właśnie to, nadanie sobie tych praw do życia. Następnie mamy ranę porzucenie. Przy tej ranie porzucenia, która następuje troszeczkę później, kiedy już byliśmy w relacji, dopiero później ktoś nas zostawił. Pracujący od rana do świtu rodzice, długi pobyt w szpitalu, kiedy byłeś mały, kiedy po prostu czułeś, że Cię zostawili. Urodzenie rodzeństwa, tak? Przekierowana uwaga z Ciebie, zostałeś sam, zostałeś porzucony, zostawiony. W tym wypadku u nas się wykształca maska i zachowanie osoby zależnej. My tak bardzo przeżyliśmy to, że zostaliśmy odepchnięci, że teraz za wszelką siłę i cenę próbujemy do kogoś przylgnąć, przyczepić się nieraz, złączyć się tak, że teraz na pewno z nas nikt nie porzuci, nie puści. To jest oczywiście nadmierne, niepotrzebne, blokujące jak Ciebie, tak i drugą osobę. Ale w ten sposób będziemy sobie ćwiczyć i leczyć się z tej rany porzucenie. Zaczynając, startując od pozycji takiej, że bardzo, bardzo potrzebuję wszystkich ludzi, nie przeżyję bez nikogo, proszę przytul mnie, bądź przy mnie, kochaj mnie, nie przeżyję, nie dam rady. Do takiej pozycji, że będziemy powoli puszczać, tak jak jesteście w terapii, kierować bardziej uwagę na siebie, widzieć, że druga osoba super, że jest, ale wcale nie trzeba żyć w takim mocnym zlepieniu, tak? Następnie przeszliśmy do trzeciej maski i do trzeciej rany, do rany upokorzenia, przy której zakłada się maska masochisty, osoby, które lubią cierpieć, same siebie dźgają, osądzają, źle o sobie się wypowiadają, jaka jestem gruba, brzydka, niemądra itd., itd. Osoby, które można rozpoznać w otoczeniu przez to, że są takie bardziej pulchne, przybierają łatwo na wadze, żywe, kontaktowe, bardzo sensualne, tak? W towarzystwie głośno mówią, to nie są jak Ci odrzuceni, porzuceni, cichutki, schowani. To jest taka osoba aktywna, ale gdzieś pod spodem jest ta rana upokorzenia, która wykształtowała się w tym momencie, kiedy były te treningi czystości. Zazwyczaj ta trauma z mamą się wyrabia, bo ona nas uczy tych nocników, kubek, sików, jedzenia. Jeżeli tam byliście zawstydzani, upokarzani, jeżeli to, co zrobiliście, tam jakąś kubkę się zasikało się, to było jeszcze powtarzane potem sąsiadom, innym członkom rodziny, a nasz Jasiu tak się właśnie tutaj rozmarował kupą cały pokój.
to oczywiście, że w tym okresie tworzy się ta rana upokorzenia i potem człowiek nabiera takiego wstrętu do samego siebie. Tam jest główna ta emocja wstydu, takiego nieakceptowania siebie i takiej obrzydliwości do samego siebie, że ten temat tam, coś jest obrzydliwe, u nich w mowie się często przejawia, tak? Masochisty, no jakby cierpią, mają trzy krzesła do wyboru, wybiorą ten nie najbardziej niewygodny i bardzo łatwo na siebie wszystkie winy biorą, tak? To jest osoba, która bardzo łatwo wcisnąć ją jakąkolwiek winę. Ona wszystko na siebie weźmie, żeby jeszcze pocierpieć. Wszystkim się zaopiekuje, sobą nie. Wszystkich uczucia są ważne, jej nie. Wszystkim dogodzie, o sobie zapomina. To mamy masochista. Następna rana to jest rana zdrady. Kiedy zostałeś zdradzony przez rodzica, zazwyczaj odwrotnej, znaczy przeciwnej płci, wtedy nakładasz na siebie maskę kontrolującego. Tutaj mówiliśmy o tym kompleksie edypalnym, czyli kiedy dziewczynki malutkie próbują zauroczyć córeczkę, na przykład tatę, tak, i wybrać sobie na partnera go. A synkowie malutcy mamy, jeżeli ta faza prawidłowo nie przychodzi, to mogą się pojawić zaburzenia zarówno w rozwoju psychicznym, jak i seksualnym. Tak, to jest bardzo ważne, nie pójść w taką relację uwodzenia własnego dziecka. A takie osoby swoją drogą właśnie ci kontrolujące, oni są bardzo flirciarze, oni rzeczywiście w dorosłości uwodzą, oni tą taktykę cały czas stosują. To są osoby, które mogą wam mocno patrzeć w oczy, się nie krępować, których flirt jak najbardziej interesuje, oni potrafią flirtować i wszystko z tym tematem związane. No kontrolują non stop oczywiście wszystkich, masę energii im to pochłania, ale w ten sposób chronią siebie przed zdradą. Kiedyś byli zdradzeni raz, teraz w każdym krzaku widzą to zagrożenie i nie pozwolą, nie dopuszczą, żeby coś ich zaskoczyło. Nie cierpią jakichś niespodziewanych wizyt, nie takich niespodzianek, nieplanowanych wydarzeń, bo wtedy wydaje mi się, że tracą kontrolę i może znowu coś swego wystąpić. Mogą znowu zostać zdradzeni, mogą znowu to rany poczuć. Oni tego bardzo nie chcą, dlatego tak bardzo wszystko kontrolują. No i w końcu skończyliśmy na ranie niesprawiedliwości. A kiedy czegoś mieliście za dużo albo za mało, kiedy coś zostało, jak rodzic nie dotrzymał jakiejś swojej obietnicy, tak? Coś przeżyliście, tą niesprawiedliwość dosyć mocno i założyliście na siebie maskę surowego. Taka osoba z zewnątrz, bardzo surowa dla siebie w pierwszej kolejności, taka napięta, za sztywnym karkiem, nogami. No cóż, no boję się, mam te swoje uczucia odsunięte, bardzo wrażliwe pod spodem, jak to zazwyczaj bywa, ale na zewnątrz nigdy wam tego nie okaże. Będzie surowa, wymagająca, taka trochę bezlitosna dla swojego ciała, tak, to są te wszystkie głodówki, diety, wegetarianie statystycznie najwięcej właśnie wśród tej grupy. No to tak pokrótce, mamy tą całą piątkę. Teraz powiedzcie mi, które rany u siebie rozpoznajecie. Rzadko cała piątka występuje, zazwyczaj jest jakaś dominująca, jedna albo dwie, możecie mieć trzy. Ta, która jest dominująca, to po prostu bądźcie świadomi, że maskę w związku z tą raną zakładacie na siebie najczęściej. Masę można chodzić, nic się nie stanie, jest nam potrzebna, pomogła nam, ale jak ktoś chciałby jednak tej maseczki się pozbyć i zobaczyć inne alternatywne sposoby przeżywania rzeczywistości, to serdecznie zapraszam na konsultację. Wszystkiego dobrego, życzę wam zdrowia psychicznego, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, lajki, komentarze i piszcie jakiekolwiek swoje przemyślenie związane z maskami. Czy jesteście w stanie u siebie dostrzec, którą z tych masek? Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Ostatnie zdanie tej książki jeszcze na zakończenie. Powtarzam, maski są wyrazem tego, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy, że zapomnieliśmy, iż każdy z nas jest Bogiem.